nagrał ponad 50 płyt autorskich, ponad 40 współgrał z innymi muzykami. Dzisiaj przed Państwem po raz trzeci w Chicago na naszych zaduszkach wielki, znakomity Jarek Śmietana. Za opóźnienie mieliśmy kłopoty techniczne. Nie dowierzyli nam wzmacniacza mojego, bo wszyscy mieli, jak się okazało, z wyjątkiem mnie, ale w końcu się udało jakoś zdobyć. Także bardzo przepraszam, że musieliście czekać. Postaramy się odrobić to w czasie koncertu. Koncert to będzie mieszanka rzeczy z moich ostatnich płyt, które nagrałem. Staram się mniej więcej jedną płytę w roku nagrywać z różną muzyką. Ostatnio była to płyta poświęcona pamięci Zbyszka Zajferdza, fenomenalnego skrzypka polskiego. Wcześniej z muzyką Jimi Hendrixa, jeszcze wcześniej z polskimi standardami. Wszystko to dzisiaj na koncercie będzie. Będą też awangardowe kompozycje i zaczniemy może od kompozycji, która nosi tytuł Blues Connotation. Posłuchajcie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jako młody gitarzysta i byłem zafascynowany muzyką Jimi Hendrixa. Potem podążyłem w stronę jazzu i bebopu i właściwie cała moja kariera wiąże się z jazzem, ale zaczynałem od Hendrixa i pomyślałem sobie, że właściwie już jestem w takim wieku, że mogę spokojnie wrócić do tego Jimi Hendrixa. Zagramy dwa utwory. Jeszcze Państwa nie chcę wystraszyć, bo pierwszy to będzie instrumentalny, ale drugi będzie instrumentalno-wokalny. To się zdarzy później, prawda? Na razie instrumentalny utwór z kompozycji Jimi Hendrixa jest to. Jesteśmy w 60-tych latach, bo 61 rok to był, pamiętasz, bo jesień, Lucjan Kaszybski, chwili pożegnania, a w 65 roku ze Stanów do Londynu w 64 wyjechał człowiek, który tutaj nie mógł sobie znaleźć miejsca i był właściwie, nikt się na nim nie poznał. I to aż dziwne, bo pochodził z Seattle w Stanach Zjednoczonych, gdzie w kolebce właściwie muzyki, ale jakoś nikt specjalnie nie zainteresował się tym człowiekiem. Ale wystarczyło, że wyjechał do Londynu w 64 roku, założył zespół i stał się światową gwiazdą. I na swojej pierwszej płycie nagrał utwór The Third Stone from the Sun. I to jest instrumentalny utwór, który my w jazzowej wersji mamy na płycie też, zresztą jak i pozostałych 11 utworów. Zresztą muszę się Państwu pochwalić, że ten jeden instrumentalny, pozostałe 10, to wszystkie ja zaśpiewałem. A dzisiaj zaśpiewałem tylko jeden. Więc to na całość się takie rzeczy podobno mężczyźni głupieją i tak się dzieje. Proszę Państwa, The Third Stone from the Sun, przepiękna kompozycja Jimi Hendrixa w klimacie 60-tych lat, psychodelik, no w ogóle hipisi, marihuana i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Posłuchajcie. Thank you.
Proszę Państwa, cofniemy się trochę w tej obliczance czasowej, bo ja jakoś albo gram swoje utwory własne, albo gram utwory, które zostały... You shut up. Motherfucker. Dobrze mu powiedziałem. I cofniemy się. Krzysiek mówi, że z dobrym akcentem. Cofniemy się trochę w czasie i zagramy znowu coś z polskich standardów, z naszej płyty Polish Standards. Piosenkę, którą kiedyś śpiewał, może ktoś z Państwa pamięta, był taki bluesowy, rockowy wokalista polski, awangardowy nawet powiedziałbym, na owe czasy. Nazywał się Mieczysław Fog. Nasze serwisność, to jest prawda, bo ten facet naprawdę świetne rzeczy śpiewał, a przynajmniej teksty, które i melodie, teksty były rewelacyjne, zawsze o miłości nieszczęśliwej. Ten utwór jest o nieszczęśliwej miłości mężczyzny do kobiety. Polegało to na tym, że on się zakochał w dziewczynie, która na początku wydawała się po jego stronie, ale później poznała bardzo bogatego właściciela wytwórni Blach Walcowanej. Był bardzo bogaty i po prostu wybrała jednak szczęście z tym drugim, a on był śmiertelnie w niej zakochany i śpiewa do niej pieśń. W ogóle utwór powstał przed wojną. Śpiewa do niej pieśń, słuchaj dziewczyno, jak możesz tak postąpić, ale skoro już tak się stało, no to daj mi chociaż jeden dzień, który razem spędzimy ze sobą. I ten utwór nazywa się Ta ostatnia niedziela. Myśmy oczywiście zrobili analizację jazzową do tego, bo jesteśmy jazzmenami, więc... Ale uważam, że to jest znakomity temat jazzowy i sami zresztą zobaczycie. A ma tą przewagę, że nie jest o byle czym, tylko o miłości, a poza tym jest utworem co najmniej porównywalnym z tym, co pisał Gershwin, Comforter czy Irving Berlin. Posłuchajcie zresztą sami. Ta ostatnia niedziela z naszej płyty Polish Standards. Thank you.
musi być widać zmęczenie i wiek, który dostałem przed chwilą. Proszę Państwa, widzę, że lubicie polskie standardy. To skoro lubicie, to zagramy teraz coś, co obala teorię, że blues powstał w Ameryce między XIX a XX wieku, mniej więcej w połowie, na przełomie tych wieków i tak donoszą, przynajmniej uczeni, że na skutek miksu pieśni, gospelów, walksongów, kultury afrykańskiej z kulturą europejską, która oczywiście miała miejsce w Ameryce i tylko tam się to mogło zdarzyć i z tego wykrystalizował się blues. To jest oczywiście nieprawda i ja mam na to dowód, który za chwilę zagramy, bo blues powstał znacznie później w Polsce, oczywiście. Powstał się w 1970 roku na festiwalu w Opolu. To jest bezwzględna prawda. I żeby ją udowodnić, właśnie go zagramy w wersji jazzowej, nieco zmienionej, ale na pewno Państwo rozpoznacie. Posłuchajcie.
teraz znowu krótka opowieść, bo ja właśnie każdy utwór muszę zapowiedzieć, bo on ma swoją historię i ten jest też bardzo ważny. Otóż chciałem się Państwu przyznać do czegoś, co nie każdy wie, mianowicie ja czasem sięgam po utwory właśnie z lat 60., bo wydaje mi się, że są bardzo piękne i sięgnąłem po utwór kogoś, kogo niespecjalnie lubię, nigdy nie przepadałem, mimo że to twórca jest wybitny i kultowy zupełnie. No jakoś mój gust nie bardzo się zgadzał z tym, co on reprezentował. Ten człowiek nazywa się Elvis Presley, ja jakoś tak specjalnie nie przepadałem. Ale wziąłem jeden utwór na warsztat jazzowy i chciałem Państwu powiedzieć, że przy pewnych zabiegach polegającym na tym, że zmieniliśmy melodię, harmonię i rytm, to zupełnie fajny utwór się zrobił. Posłuchajcie teraz coś, co znacie, standard światowy w wersji jazzowej pod tytułem Can't Help Falling in Love.
Państwu zapraszam. Proszę Państwa, na zakończenie naszego recitalu zagramy jeszcze jeden utwór z mojej płyty psychodelii poświęconej Jimi Hendrixowi. To jest blues pod tytułem Red House Blues. Posłuchajcie, dziękujemy, żeście wytrwali tak długo dzisiaj. Wyszukali tych wszystkich zespołów i na końcu jeszcze nas. To jesteśmy naprawdę za to bardzo wdzięczni. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś Państwa spotkamy na jazzowych koncertach. Serdecznie zapraszamy. Również należą się brawa organizatorom, którzy w tych trudnych czasach podjęli trud i przy wielkiej determinacji zorganizowali ten koncert. Naprawdę już wybrała, bo to nie jest tak proste. Proszę Państwa, na zakończenie Red House Blues. No i do zobaczenia następnym razem. A, chciałem powiedzieć, że my jeszcze gdzieś gramy. W sobotę. Gdzie? Nie wiem, gdzie. Ale pan Tadek Żaczek będzie wiedział, organizator. Także jakby ktoś chciał przyjść. Art Cafe, no właśnie, Art Cafe. Art Gallery, tak. No przyjdźcie wszyscy oczywiście. Będzie więcej utworu, bo będą dwa sety, dwie części. Thank you.
and will. Drodzy Państwo, jak się człowiek rozśpiewa, to nie może przestać.
with us. It's all right, she said. All right. Take anything you want from me. Just take anything, anything. Fly away. Take me to the high school. Yeah. Team, not everyone. All the drums are cymbals. Organizacja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czy jeszcze kiedyś?